szwedzka kronika kryminalna. W marcu 2015 roku dwie dziewczynki spacerowały wśród zaśnieżonych pól niedaleko miasta Gällivare. Coś leżącego w oddali na śniegu przykuło ich uwagę. Dostrzegły elementy ułożone w półokrąg. Zaintrygowane ruszyły w ich kierunku. Gdy się zbliżyły, ich oczom ukazał się makabryczny widok. Fragmenty poćwiartowanego renifera leżały w dziwnie zainscenizowanym obrazku, niczym część chorego rytuału. Porąbane i połamane kończyny zwierząt, odcięte łby z porożami, zaschnięta krew na futrze. Wszystko leżało w równych odstępach w półokręgu. Na miejsce jako pierwszy dotarł właściciel zabitych reniferów. Widok wprawił go w osłupienie, choć to nie śmierć zwierząt przeraziła go najbardziej. Stoł zdążył się już nieco oswoić. W końcu to on sam kilka tygodni wcześniej przekazał truchło reniferów policji jako materiał dowodowy. Dlaczego teraz leżały przed nim ponownie? Dla Samów zajmujących się hodowlą reniferów zwierzę to jest symbolem i częścią dziedzictwa kulturowego. Z pokolenia na pokolenie Samowie przekazują swoją wiedzę, umiejętności i tajniki opieki nad tymi zwierzętami. Renifery wypasają się swobodnie, a dwa razy do roku pasterze gromadzą je i przepędzają między pastwiskami letnimi i zimowymi. Mieszkająca w okolicach Ulatti rodzina Skum każdej zimy przepędzała swoje renifery w leśne rejony niedaleko wioski Ejewora, gdzie zwierzęta miały pod dostatkiem pożywnych porostów. Niechęć okolicznych mieszkańców w stosunku do Samów nie była niczym nowym. Nienawiść bulgotała pod powierzchnią, raz po raz znajdując ujście, najczęściej w postaci ataków na bezbronne zwierzęta. Renifery wykradano, dręczono i zabijano. Ogromne zalesione tereny o małej gęstości zaludnienia nie ułatwiały pracy policji. Północne tereny Szwecji to obszar rządzący się własnymi prawami. Gällivare, Ulatti czy Ejewora leżą 12 godzin na północ od Sztokholmu. Ponad 1100 kilometrów. W lutym 2015 roku córka Sara Skum i ojciec Dag Skum dowiedzieli się, że ktoś narusza spokój ich zwierząt, jeżdżąc skuterem śnieżnym po pastwisku. Ojciec natychmiast ruszył na miejsce. W lesie, w okolicach, gdzie miały wypasać się zwierzęta, dostrzegł ślady skutera odbite w śniegu, a kawałek dalej zauważył czerwone plamy krwi. Wzdłuż ścieżki znalazł jeszcze kilka miejsc, gdzie czerwień krwi złowrogo kontrastowała z bielą śniegu. Zgasił silnik i przysłuchiwał się ciszy. Ktokolwiek tu był, odjechał dawno temu. Wokół nie było też żadnego renifera. Dwa dni później mężczyzna przejeżdżał samochodem przez leżący nieopodal most. Zauważył kruka odlatującego z nadpłynącego pod mostem strumienia. Tknięty nieprzyjemnym przeczuciem zatrzymał auto. W śniegu na brzegu strumienia leżało rozkawałkowane reniferze truchło. Kopyta, poroże, łby i zwałe futra wystawały z kilkunastu worków. Dog powiadomił córkę oraz kuzynów, a następnie zadzwonił na policję. Funkcjonariusze nie mieli wolnego patrolu. Bezradny mężczyzna postanowił zebrać zwierzęce resztki i umieścić je na przyczepce. Niektóre z worków znajdowały się dalej w korycie rzeki, którą częściowo zakrywał lód. Łącznie udało się im wydobyć 15 worków. Zrozpaczona rodzina przyglądała się temu, co pozostało po reniferach. Odrąbano im kończyny i łby. Przejechano po grzbietach, połamano kręgosłupy, a konające zwierzęta dobito pałkami. Na fragmentach ich ciał widniały przekrwienia i siniaki. Sprawcy postanowili zabrać ze sobą część mięsa. Niektórym reniferom wycięto podgardle i łopatkę. Kawałek dalej w lesie rodzina znalazła także odcięte fragmenty poroży. Jednoznacznie wskazywały na to, że mordercy najeżdżali na zwierzęta z całą prędkością i mocą. Ostre płozy skuterów pracowały niczym noże. Strata była podwójna. Zabite renifery miały cielić się nadchodzącej wiosny. Doug ponownie skontaktował się z policją. Przez dwa dni próbowano go zwodzić. W końcu zgłoszenie przyjęła komenda z Luleå, 250 km od miejsca zdarzenia.
Poza przyjęciem zgłoszenia policja nie podjęła żadnych natychmiastowych działań. Hodowca postanowił na własną rękę ustalić, dokąd doprowadzą go pozostawione w śniegu ślady. Lapończycy są jednym z rdzennych ludów na świecie, a ich pierwotnym terytorium zwanym Sápmi były północne części dzisiejszej Szwecji, Norwegii, Finlandii i Rosji, na długo przed powstaniem tych państw. W języku szwedzkim słowo Lapończyk jest obraźliwe i stygmatyzujące, kojarzone z uciskiem, rasizmem i izolacją społeczną, na którą ludność ta była narażona. Zamiast niego używa się słów sam, samka, samowie. Jak niemal wszystkie rdzenne ludy, historia Samów naznaczona jest walką o przetrwanie, godność i szacunek dla ich dziedzictwa kulturowego. Szwecja posiada kolonialną historię nadużyć wobec Samów. Przymusowe wysiedlenia, rasizm naukowy i badania higieny rasy, politykę asymilacji, dyskryminację polityczną i zawłaszczenie lapońskiej ziemi. Historia ta jest nadal widoczna w podejściu do Samów oraz ignorowaniu samskiego dziedzictwa. Lapończyk ma być Lapończykiem. Na początku XX wieku pojawiła się idea, że włączenie Samów do szwedzkiego społeczeństwa może zagrozić ich tożsamości. Stwierdzono, że Lapończycy nie powinni mieszkać w wygodnych domach ani jeść szwedzkiego jedzenia, ponieważ nie jest to częścią ich stylu życia. Nie należało w powszechnej opinii odzwyczajać Samów od trudów ich codzienności. Zdecydowano, że lapońskie dzieci powinny uczęszczać do szkół z internatem, zwanych szkołami koczowniczymi lub szkołami dla nomadów. Cechowała je niska jakość kształcenia. W 1913 roku parlament przyjął propozycję, aby edukacja lapońskich dzieci nie odciągała ich od naturalnego sposobu życia, takiego jak hodowla reniferów. W konsekwencji nowego prawa Samów segregowano pod względem prawa do edukacji. W porównaniu do tej zapewnianej dzieciom szwedzkim, Samom oferowano jedynie okrojoną wersję edukacji. W szkołach dla nomadów dopuszczano się przemocy wobec uczniów, zarówno psychicznej, jak i fizycznej. W nieogrzanych, przeludnionych chatach panowały złe warunki sanitarne. Prowadziło to do chorób i epidemii, a także zgonów wśród samskich dzieci. Ostatnią szkołę koczowniczą zamknięto dopiero w 1962 roku. Ponadto polityka Lapończyk ma być Lapończykiem przyczyniła się do wymazania istnienia Samów niebędących właścicielami reniferów, ponieważ w świadomości społecznej prawdziwy Lapończyk musiał hodować renifery. Naukowy rasizm i badania biologii rasowej. W 1922 roku w Uppsali założono Narodowy Instytut Biologii Rasowej, którego zadaniem było zapewnienie naukowych podstaw dla działań eugenicznych. Instytut Biologii Rasowej w Uppsali opierał się na założeniu, że ludzkość jest podzielona na różne rasy, w których biali są lepsi od niebiałych. Szef Instytutu Herman Lundborg był już wcześniej zaangażowany w pomiary czaszki i kontynuował swoje badania w północnej Szwecji, gdzie badał konsekwencje mieszania się ras wśród Samów, Szwedów i Finów. Według eugeniki mieszanie ras miało prowadzić do słabych charakterów i słabych jednostek. Herman Lundborg nigdy nie przedstawił wyników swoich badań, które miałyby potwierdzić stawiane przez niego tezy. Pomimo tego utrzymywał, że mieszanie ras prowadzi do nieokiełznanego egoizmu, rozwiązłości oraz skłonności przestępczych. Badania nad biologią rasową przeprowadzane na początku XX wieku wyrządziły wielką krzywdę populacji Samów. Miejsca pochówków były plądrowane. Dzieci mieszkające w szkołach koczowniczych zmuszano do pozowania nago do zdjęć. Dokonywano pomiarów ciał. Fotografowano także dorosłych, kobiety i mężczyzn. Dane wpisywano w nieskończone ciągi tabelek. Badania, tabele i tysiące zdjęć nie przyczyniły się do potwierdzenia założeń badaczy. Poglądy Hermana Lundborga nie przeszkodziły mu jednak w poślubieniu samki. Przymusowe przesiedlenia. Kiedy Norwegia zdobyła niepodległość, Samowie, rdzenni mieszkańcy północy, zostali uznani za obcych. W roku 1919 podjęto decyzję o przesiedleniach. Ministrowie spraw zagranicznych Szwecji i Norwegii podpisali konwencję o wypasie reniferów.
Norwegia jako młode i suwerenne państwo przez długie lata pracowała nad usunięciem reniferów i ich pasterzy. Celem było stworzenie kraju zamieszkiwanego wyłącznie przez Norwegów, posługujących się językiem norweskim. Władze chciały przekazać tereny własnym rolnikom i rybakom. Społeczność Samów nie była postrzegana jako równorzędnie rozwinięta. W lutym 1919 roku pierwsze rodziny Samów zostały przymusowo przesiedlone przez szwedzkie władze z miejsca letniego zamieszkania na norweskiej wyspie. Zaskoczeni Samowie porzucali namioty, spiżarnie, zagrody dla reniferów, całą infrastrukturę, którą tworzyli przybywając na stronę norweską w letnich miesiącach. W regionie mieszkali także ich krewni oraz przyjaciele. Jak się później okazało, większość z nich po rozdzieleniu miała się już nigdy nie spotkać. Młodzi brali szybkie śluby, by przesiedlano ich razem. Wybrane do dyslokacji rodziny przeniosły się najpierw na tereny w gminie Gällivare. Władze załatwiały formalności dopiero po fakcie, zmuszając Samów do podpisywania wniosków o przeniesienie już po przybyciu na miejsce docelowe. Urzędnikom zależało, by wykazać, że Samowie przemieszczają się z własnej woli. Wszystkie wnioski o przesiedlenie były identycznie sformułowane, napisane jednakowym charakterem pisma. W większości niepiśmienni pasterze reniferów podpisywali je koślawymi inicjałami. Niewiele rozumieli zarówno z treści wniosków, jak i z samej konwencji przesiedleńczej, którą napisano po norwesku i szwedzku, a następnie przetłumaczono na fiński. Dokumentu nigdy nie przełożono na język Samów, którym posługiwali się od tysięcy lat. Nie znając dokładnej treści postanowienia, porzucili swój dobytek i opuścili krewnych bez kwestionowania nowego porządku. Często bez pożegnania ruszali w karkołomną podróż kilkaset kilometrów na południe. Dodatkowym utrudnieniem były zmagania z reniferami, które sprzeciwiały się zmianie naturalnego dla nich kierunku migracji. W miarę przesiedleń narastały konflikty. Wybuchały między przymuszonymi do przeprowadzki, a tymi, którzy często niczego nieświadomi musieli przyjąć przybyszy na swoje pastwiska i tereny. W rodzących się konfliktach nie pomagał fakt odszkodowań, które przesiedleni Samowie otrzymywali od Urzędu do Spraw Lapończyków. Rekompensata wynosiła od 300 do 500 koron. Po przybyciu na miejsce kościół nadawał przybyszom szwedzko brzmiące imiona i wpisywał je do ksiąg parafialnych regionu Norrbotten. Samowie nie posiadali własnej ziemi. Prowadzili koczowniczy styl życia dopasowany do natury oraz warunków pogodowych. Według obecnie funkcjonujących przepisów prawa Samowie mają swobodny dostęp do wód oraz państwowych ziem, by utrzymać siebie oraz zwierzęta. Zaciekle bronią natury i protestują podczas kolejnych prób zawłaszczenia terenów przez branżę turystyczną, górniczą i wydobywczą. To największa kość niezgody między Samami a pozostałymi mieszkańcami północy, którzy popierają powstawanie nowych miejsc pracy na ich terenach. Samów próbujących chronić swoje dziedzictwo kulturowe postrzegają jako samolubnych, obdarowanych specjalnymi przywilejami, zasiłkami, dopłatami, ulgami. Szczególną niechęcią darzeni są hodowcy reniferów. Lokalni mieszkańcy twierdzą, że zwierzęta wchodzą im w szkodę, zadeptują ziemię, wywołują wypadki samochodowe. W listopadzie 2021 roku podczas nabożeństwa w katedrze w Uppsali 5 Samów dało świadectwo historii nadużyć popełnionych przez Kościół Szwecji. Następnie arcybiskup Kościoła Szwecji przeprosiła w imieniu instytucji za nadużycia popełnione wobec Samów na przestrzeni dziejów. W XVII i XVIII wieku Kościół Szwecji tłumił duchowość Samów, niszcząc ich święte miejsca i zakazując jojkowania, ludowego śpiewu, ważnego elementu kultury oralnej Samów. Aby zmusić ich do porzucenia swojej wiary i uczęszczania na nabożeństwa i lekcje, Kościół stosował różne formy kary – grzywny, więzienie lub kary śmierci. Miejsca samskiego kultu były bezczeszczone, a instrumenty rytualne, takie jak bębny, palone. W szkołach koczowniczych dzieciom zakazywano używania języka samskiego. Musiały mówić po szwedzku. Kościół Szwecji przeprosił także za wspieranie biologów rasowych, którzy w XX wieku przeprowadzali badania i pomiary na północy kraju.
przeprosiny były wynikiem prac pojednawczych trwających od lat 90. Nienawiść na tle rasowym w stosunku do Samów jest wciąż podgrzewana na forach internetowych. Jeden z wpisów z 2019 roku brzmi: Samowie nie są Szwedami. To etniczni Mongołowie, Inuici. Uznano ich za rdzennych mieszkańców z powodu statusu nadanego przez naszych gównianych polityków. Biali byli przed nimi w Szwecji i powinni mieć więcej praw niż skośni. Lapończycy to górscy Żydzi wiecznie w roli ofiar. Mają specjalne prawa, które naruszają prawa człowieka. W internecie pojawiają się także co jakiś czas zdjęcia i filmiki ze znęcania się nad reniferami, a także nawoływania, by firmy ubezpieczeniowe nie wypłacały odszkodowań za przejechane na drodze zwierzęta. Stop klatki jednego z takich filmików na swoim Facebooku opublikowała Sara Sku. Na nagraniu widać mężczyznę na skuterze goniącego renifera. Zwierzę jest przerażone. W końcu pada ze zmęczenia. Wtedy mężczyzna zatrzymuje pojazd i próbuje wskoczyć na grzbiet renifera. W oczach stworzenia widać mieszaninę bezgranicznego strachu i ogromne zmęczenie. Konto Sary zalewa fala nienawistnych komentarzy i oskarżeń. Według hejterów to Samowie są mordercami zwierząt. Zabijają je, by otrzymywać pieniądze z ubezpieczenia. Są darmozjadami, którzy korzystają z szeregu przywilejów. W wielu komentarzach pojawiają się obrzydliwe inwektywy. Zniechęcony bezczynnością policji, tata Saare ruszył śladami sprawców rzezi reniferów. Dotarł do opuszczonego domu z zagrodą i budynkami gospodarczymi we wsi Eljevora. W tej samej okolicy 30 lat wcześniej ostrzelano i pobito jego ojca i wuja. Winowajców znaleziono i zatrzymano. Jednak brutalny spór z ciężkimi dla obu stron konsekwencjami nie poprawił sytuacji. Nic się nie zmieniło od lat 80. Teraz drogą do Eljevora podążał Dog w poszukiwaniu prawdy o złodziejach i zabójcach jego reniferów. Ślady urywały się na podjeździe. Mężczyzna nie chciał sam wkraczać na teren posesji. Mając w pamięci historię swojego ojca i wuja, postanowił pozostawić sprawę w rękach policji. Teraz mógł jednak podać więcej przydatnych w śledztwie szczegółów. 23 lutego, 4 dni od przyjęcia zgłoszenia, do Daga przyjechała policja z Eljevora. Minęły 4 doby od znalezienia poćwiartowanych reniferów. Brak natychmiastowej reakcji ze strony śledczych oraz brak profesjonalnego zabezpieczenia miejsca zbrodni sprawiły, że poza zeznaniami Doga zebranie jakichkolwiek innych dowodów graniczyło z cudem. Ślady w śniegu zostały kompletnie zajeżdżone. Mało zaludnione lasy północy ożywały w weekendy. To wtedy na swoje dacze przyjeżdżali miastowi. Spędzali czas w naturze, urządzali polowania, jeździli skuterami śnieżnymi. Na nieszczęście Doga między jego zgłoszeniem a pojawieniem się na miejscu policji wypadał weekend. Funkcjonariusze zabezpieczyli jedynie worki z reniferzymi resztkami, które mężczyzna z pomocą rodziny wydostał spod mostu nad strumieniem. Wieści rozeszły się szybko po okolicy. Wśród niesamów panowało zgodne przekonanie. Lapończycy sami zabijają swoje zwierzęta, by wyłudzać odszkodowania. Choć niektórym szkoda było reniferów, skupiali się głównie na obarczaniu odpowiedzialnością winnych w ich mniemaniu samów. W Szwecji jest 51 samskich wiosek. Mieszkańcy połowy z nich przyznają, że doświadczyli kradzieży i znęcania się nad ich zwierzętami. Bulgocząca pod powierzchnią niechęć sprawia, że lokalna społeczność nie traktuje tych przestępstw poważnie. Częstym argumentem jest fakt, iż Samowie hodują przecież renifery na mięso i futro. Nie powinni zatem pozować na miłośników zwierząt. Po przesłuchaniu Doga policja ruszyła w drogę powrotną do Eljevora. Na zewnątrz było już ciemno. Zatrzymali się jeszcze za potrzebą. Gdy stanęli na skraju drogi, w świetle reflektorów dostrzegli ślady krwi. Postanowili ruszyć ich tropem. Dotarli najpierw do mostu, pod którym znaleziono resztki reniferów, a następnie do tego samego domostwa w Eljevora,
do którego wcześniej ślady doprowadziły Doga. Mężczyzna mówił prawdę. Jego zeznań nie można było podważyć. Ślady urywały się na podjeździe prowadzącym do stodoły. Wyglądało na to, że ktoś go niedawno odśnieżył i uporządkował. Właściciela posesji nie było na miejscu. Policjanci uzyskali zgodę przełożonych, by wejść do stodoły pod jego nieobecność. W środku nie znaleziono nic niepokojącego lub potwierdzającego, że zwierzęta, żywe lub martwe, znajdowały się tam w ciągu ostatnich dni. Policja przesłała Dagowi informację, że ze względu na brak dowodów dochodzenie zostaje umorzone. To nie pierwszy raz, gdy mężczyzna trzymał w dłoniach taki dokument. Po każdym zgłoszeniu na przestrzeni lat otrzymywał jedno brzmiące powiadomienia. Choć tym razem nadzieja była nieco większa ze względu na ślady, które doprowadziły zarówno jego, jak i policję pod ten sam adres, według śledczych nie było to wystarczające, by sprawę drążyć. Najdziwniejsze, że właściciela stodoły nigdy nie przesłuchano. Nie przeszukano także pozostałych budynków posesji. Gdy dziennikarze zaczęli kwestionować tę decyzję, główna dochodząca przekazała, że trudno było uzyskać zeznania okolicznych mieszkańców ze względu na lokalne powiązania rodzinne i przyjacielskie. Wokół przestępstw związanych z reniferami panowała według niej zmowa milczenia. Dziennikarze nie odpuścili jednak i po zamknięciu dochodzenia dotarli do dokumentów śledztwa. Okazało się, że w sprawie rzezi reniferów nie przesłuchano nikogo poza Dogiem. W tym samym czasie policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o kłusownictwo. W samochodzie przewoził zwłoki łosia. Choć sprawy mogły się wiązać, jego także nie przesłuchano w śledztwie dotyczącym reniferów Doga. Dochodzenie zostało umorzone. Miesiąc po zabiciu reniferów Dog otrzymał niepokojący telefon. Dwie dziewczynki natknęły się na fragmenty martwych reniferów, ułożone w równych odstępach w półkolu. Mężczyzna był przekonany, że stracił właśnie kolejne zwierzęta. Natychmiast pojechał na miejsce. Do rozczłonkowanych zwłok reniferów prowadziły ślady skutera. Dog zatrzymał swój pojazd, zsiadł i zaczął przyglądać się ułożonym w półkolu fragmentom reniferów. Od razu zorientował się, że leżące przed nim zwierzęta zostały zabite już jakiś czas temu. Zauważył, że niektóre z resztek są wyschnięte. Wtedy dotarło do niego, że to renifery zabite miesiąc wcześniej, których resztki w workach przekazał policji w Wierliwora. Sprawą zainteresowali się dziennikarze. W jaki sposób resztki zamordowanych reniferów, stanowiące dowód w sprawie, wyniesiono z policyjnego magazynu. Choć śledczym nie było to na rękę, musieli udzielić wyjaśnień. Okazało się, że po zamknięciu śledztwa szukali możliwości utylizacji fragmentów martwej zwierzyny. Zgłosiła się do nas osoba prywatna, chcąca wykorzystać padlinę do polowań na lisy, poinformowali dziennikarze. Jednocześnie odmówili podania danych tej osoby. Dziennikarze sami dotarli do personaliów. Zwłoki reniferów wydano policjantowi przebywającemu na urlopie bezpłatnym. Według Rady do Spraw Rolnictwa polowanie na padlinę nie dopuszcza użycia mięsa reniferów. Dog Scum po raz kolejny musiał zebrać resztki swoich reniferów. Sprawa rzezi reniferów pozostała niewyjaśniona. Nigdy nie wytypowano podejrzanych. Przynajmniej oficjalnie. Na początku 2023 roku rząd Szwecji zlecił Urzędowi do Spraw Młodzieży i Kwestii Obywatelskich przeprowadzenie badania dotyczącego zjawiska rasizmu wobec Samów oraz przedsięwzięcie odpowiednich działań w celu zapobiegania i zwalczania tego zjawiska. Badania pokazują, że prawie połowa młodych ankietowanych Samów była źle traktowana lub nękana z powodu swojej tożsamości. Wśród pasterzy reniferów aż 70% doświadczyła złego traktowania. Młodzi Samowie doświadczają obelg, nękania psychicznego, znęcania się fizycznego oraz gróźb śmierci. Ważną częścią pracy na rzecz zapobiegania rasizmowi wobec Samów jest wzmocnienie poziomu wiedzy w społeczeństwie na temat warunków ich życia, historii, kultury oraz praw jako rdzennej ludności północy.